Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat sztucznych wywoływań chorób u ludzi. Czym? A właśnie tym. Bronią elektromagnetyczną, która jest stosowana właśnie w różnych miejscach w Europie na ludzi. Jakie są symptomy tego, że ta broń jest stosowana w stosunku do nas? A więc, punkt pierwszy. Zaburzenia pamięci. Zaburzenia pamięci u ludzi, czyli po prostu robimy coś, nie możemy się skupić, ta pamięć funkcjonuje nie w taki sposób, jak powinna. To jest właśnie brak koncentracji u osób. Możecie to zauważyć często, jeżeli to się zdarza, to właśnie może być efekt działania pewnych broni elektromagnetycznych. Manipulacja osoby, żeby nie była kreatywna, osoba, która żyje jakby w amoku, która nie jest kreatywna, która nie robi w kierunku nic, żeby awansować, która jest bardzo taka jakby zatrzymana w ruchu, no to właśnie brak tej kreatywności to również się wiąże z oddziaływaniem broni elektromagnetycznej. Symptomy pogorszenia wzroku. Niekiedy młode osoby w młodym wieku mają znaczne pogorszenia w swoim wzroku. To właśnie się wiąże również z jeden ze symptomów oddziaływania broni elektromagnetycznej na człowieka. Odklejanie się siatkówki itd. itd. Następny punkt. Częste wypróżnianie się w domu. Jeżeli macie Państwo problemy, znaczy się z wypróżnianiem, częste wypróżnianie się w domu, możecie być tego pewni, że coś jest na rzeczy i że to jest coś, co nie jest zbyt normalne tym, co się dzieje u Was w domu. Następny taki symptom jest pieczenie oczu. Jeżeli osoby mieszkające w danym miejscu, w danym bloku, w danym domu czują częste pieczenie oczu, może być również to powiązane z działaniem energii elektromagnetycznej, która oddziaływuje na Wasz organizm. Właśnie to pieczenie jest bardzo, bardzo takie jakby częste. Mój kolega mi to komentował właśnie w Niemczech. Tak właśnie mi skomentował, że często właśnie pieką go oczy. Mieszka w centrum miasta i właśnie skomentował mi to. Następnym takim punktem, który chciałbym wymienić, to są piski w uszach. W nocy leżymy, śpimy, nagle mamy jakieś piski w uszach, dziwne jakieś piski i nawet głosy. Niektóre osoby mają głosy w uszach, a niektóre osoby słuchają tak jakby pisków. No to właśnie też jest to taki symptom właśnie tego, że coś jest na rzeczy. Następny punkt. Ciekły katar. Ciągle jesteśmy zakatarzeni, cieknie nam z nosa, nie wiemy co jest, mieszkamy w jakimś danym miejscu, mamy ciekły katar. To właśnie też jest jeden z systemów oddziaływania broni elektromagnetycznej. Częste pocenie się, podwyższona temperatura naszego ciała. Też może być symptomem tego, że jest działanie broni elektromagnetycznej na nasz organizm. Następnym takim punktem, bardzo dziwnym, to jest, że mamy bardzo dziwne sny. Po prostu pojawiają się dziwne sny podczas nocy, śnimy jakieś niewyobrażalne rzeczy w ogóle, jakieś dziwne rzeczy, coś zwariowanego, w ogóle coś nie na temat. No to te zwariowane sny, te dziwne, bardzo dziwne sny mogą właśnie też być jakby symptomem tego, iż jest stosowana broń elektromagnetyczna przeciw nam. To są niektóre tylko ze symptomów, które wymieniłem, nie są to wszystkie. Ale dzięki tym informacjom możecie już mniej więcej dokonać jakby weryfikacji waszego samopoczucia, weryfikacji waszego zdrowia, czy czasami coś nie jest na rzeczy i coś nie dzieje się właśnie z tych symptomów, które przed chwilą właśnie wymieniłem. To dla was drodzy kochani i jeszcze chciałem skomentować, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, może zakupić naszą podkładkę odpromiennik mineralny na naszym sklepie internetowym, który będzie umieszczony link pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.